Podobno wiesz coś o dziewczynie z jaskini. Oskar ci powiedział, co? Dureń! No dobra, słuchaj. Kilka miesięcy temu spotkałem w pobliżu przystani tropiciela z gildii. Mówił, że szuka jakiejś młodej dziewczyny o imieniu Lena. I od razu zabrzmiało mi to jakoś znajomo. Podobno wszystkie tropy prowadziły tutaj, na bagna. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że to właśnie tak ci dwaj strażnicy wołali na dziewczynę, którą trzymają w swojej jaskini. Dla naszego bezpieczeństwa musiałem odwieźć tego łowcę z dala od przystani. Nawet nie chcę wiedzieć, co by mi zrobił Cortez, gdybym przypadkiem tu kogoś sprowadził. I co dalej? Nic! Nie wracałem już do tej sprawy. Opowiedziałem jedynie przy piwie kilku chłopakom o tym, co się stało. A ten grubas musiał to podsłuchać. Powiem ci od siebie, że gdyby coś się tym draniom stało, to raczej nikt by za nimi nie tęsknił. Ale uważaj, to twarde sztuki! Ta dziewczyna, którą przetrzymujecie, to Lena, prawda? Skąd wiesz, jak się nazywa? Gadałeś z nią? Nie tak trudno do tego dojść. Wystarczy zapytać, kogo trzeba. W każdym razie powinniście ją uwolnić. A co za żądania? Porwaliście ją dla okupu, czyż nie? Tak, ale niestety nie było nikogo, kto zapłaciłby za nią rozsądną cenę. Zapłacę wam ten okup. Haha, ale nam się trafił bohater. Po pierwsze, nawet nie wiesz, ile chcemy za jej życie. A po drugie, samo złoto nie wystarczy. Ile będzie kosztować jej wolność? Zacznijmy od kwoty 300 sztuk złota. Tak na dobry początek. A że z Mortim lubimy uczcić dobry interes, to przynieś nam jeszcze 20 butelek piwa, a do tego 10 kiełbas. W końcu coś do przegryzienia też się przyda. Zmieniłem zdanie. Oddacie mi ją za darmo. Nie żartuję się z takich spraw. Pora nauczyć kultury. Morty! Jesteś wolna. Nie wiem, kim jesteś, ale dziękuję. Twoja matka wciąż cię szuka. Zaprowadzę cię do niej. Cieszę się, że nie straciła jeszcze nadziei. Jestem słaba, ale może uda mi się za tobą nadążyć. Prowadź! Słyszałem, że prowadzisz tu interesy. Mogę wiedzieć, czemu mnie nie powiadomiłeś o swoich zamiarach? Oskar mówił, że nikt nie zainteresował się całą sprawą. Interesuje mnie wszystko, co się dzieje w przystani. Jeśli myślisz, że od tak pozwolę ci ją sobie zabrać, to jesteś w dużym błędzie. Dziewczyna za dużo przez ten czas widziała i słyszała. Zabijesz ją? Tak po prostu? Nie. Dzięki tobie odzyskała wolność. Może poruszać się swobodnie po terenie przystani. Gdy dojdzie do siebie, znajdziemy jej tutaj odpowiednie zajęcie. I zapamiętaj sobie, że następnym razem w tego typu sprawach masz się udać w pierwszej kolejności do mnie. Nie interesuje cię, co stało się z dezerterami? Nie należeli do mojej załogi. Jeśli byli na tyle bezużyteczni, że sam pozbyłeś się ich obu, to i tak nie miałbym z nich żadnego pożytku. Nie przejmuj się, jakoś sobie poradzę. Musi być jakiś sposób, by cię stąd wydostać. Żeby później mnie wyśledzili i zabili? Albo co gorsza, zrobili coś mojej matce? Nie chcę żyć w ciągłym strachu. Najważniejsze, że wyrwałam się od tych oprawców. Powiedz mojej matce, że żyję i mam się dobrze. Daj jej ten amulet, sama mi go kiedyś przekazała. Rozpozna go bez problemu. Tak zrobię. Wracaj do zdrowia. Jest. Nie cię. Jest. Kolejne bytle załatwione! Jedna cholerna bestia mniej!
Ha! Nawet twoja złota broń nie ma. Może mi się przydać. Już nie mogę tego słuchać. Nikomu nie powtarzaj. Ode mnie tego nie dostał. Kto ci to powiedział? Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz? Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Zostawmy to w spokoju. Lepiej tego nie robić. On po prostu za dużo gra. Moja biedna córka! Nie zdziwiłoby mnie to. Są na to duże szanse. Moja biedna córka! Nie zasłużył na coś takiego.